Będzie czyszczony odcinek przebiegający przez Piławę Dolną. Jest to zasób spółki Wody Polskie. Od dłuższego czasu zarówno nasi mieszkańcy, jak i my monitorowaliśmy, jeżeli chodzi o stan tej rzeki. Wielokrotnie pozyskiwaliśmy jakieś niewielkie pieniądze w granicach 10-20 tysięcy złotych przez wcześniejsze lata, aby dokonywać odkrzaczenia, odmulenia. Ciągle powtarzam, nie jest to nasze zadanie, ale ponieważ współpraca powinna być właściwa, dlatego staramy się wychodzić naprzeciw. Wiemy, że zapytania ofertowe czy przetargi na naszym terenie dają lepsze wyniki ekonomiczne, w związku z tym można więcej za to zrobić. Tym razem dostaliśmy takie zielone światło, abyśmy podpisali porozumienie na wyczyszczenie tej rzeki. Jesteśmy już po zapytaniu ofertowym i w tej chwili za kwotę około 54,5 tysiąca złotych dokonamy odkrzaczenia i wycięcia tych zanieczyszczeń, które są na tym odcinku w Piławie Dolnej, a równolegle przy pewnych działkach wzdłuż tej rzeki dokonamy własnych prac jako taki wkład własny. Tak jak wspomniałem, ona była w pewien odcinek czyszczona, szczególnie w tych najtrudniejszych, gdzie te namuły, które były naniesione, powodowały to, że z rowów melioracyjnych z boku woda nie mogła w sposób normalny wpływać, wręcz się tamowała, więc w pewnych odcinkach była i to też na nasz wniosek i przy naszym udziale, bo pamiętam taką sytuację, kiedy zwracaliśmy się o skosztorysowanie wcześniejszego zadania, była mowa o finansach na poziomie 100 tysięcy złotych, a myśmy to przez 2-3 lata w granicach tych 60 tysięcy to ogarnęli. Nie jest to łatwe zadanie. Ta rzeka, że tak powiem, kiedyś miała większy spływ, więc ona się w sposób naturalny czyściła. Dzisiaj tych wód jest zdecydowanie mniej i dlatego i przy tych wyższych temperaturach sprzyja to zarastaniu szybszemu niż do tej pory. Ale tak jak powiedziałem, jest to naszą troską i nieważne, że to jest nie nasze zadanie, my staramy się uczestniczyć w czymś takim.